Cześć, witam Was w ekstremalnym parku linowym Twierdza Kłodzko. Będziemy testować teraz trasę średnią, zaczynając od kładki. Wysokości tu mamy naprawdę niesamowite, więc zabawa będzie niezła. Teraz będziemy mieć na początek, będziemy mieć bodajże 3 tyrolki, więc takie dla rozluźnienia troszkę, ale później zaczną się fajne rzeczy. Tutaj wysokości są niesamowite. Na trasie trudnej mamy z 24 metry. To są przy twierdzy, park jest doczepiony do twierdzy, więc rebelka. Zaczynamy od tyrolki i jedziemy. Ujo, jak widać, HMM budował ten park. A w parku mamy dostępne 3 trasy. Następna tyrolka. Pyk i jedziemy. A tutaj. Tyrolka czy koala? Tyrolka, dobrze. Już myślałem, że się pomyliłem. Dobrze, jak widać, platformy mamy malutkie, więc nie mamy dużo przestrzeni. Więc więcej strachu może być na takiej trasie. Kolejna tyrolka. A żeby dostać się na tą trasę, no niestety musimy mieć 1,70 m z wyciągniętymi rękami, tak żebyśmy sięgali po prostu asekuracji. Dobra, jedziemy dalej. Hop. Jesteśmy. Tu już wysokości się naprawdę fajne robią. Tutaj tyrolka. Dalej będzie tyrolka. Schodzimy sobie trochę niżej. O, pięknie. Naprawdę pięknie. Stamtąd startujemy. Tutaj jest trudna. Dojeżdżamy tu do trudnej. My się będziemy troszkę niżej schodzić. Będziemy mieć skok Tarzana. No to zobaczymy. Jedziemy. O, tu będzie trochę męcząco, dlatego że mamy drabinkę z przepinaniem, więc ona nas może trochę zmęczyć. Dobra, no to lecimy, drabinka. Pyk, pyk. No i właśnie to przepinanie tutaj będzie męczące. Pyk, co chwilę właśnie trzeba się przepiąć. Pyk, a sporo jest na dół. Hop. Hop. A zwłaszcza, że karabinki nam się plączą, więc pasuje je odplątywać co chwilkę. Najlepiej proste nogi trzymać, stabilizować. A rękami się tylko po prostu przytrzymywać, nie na siłę ich trzymać po prostu. Nogi, proste nogi, na nogach wszystko. Pyk. No już niedaleko. Oczywiście pamiętamy, wpinając się naprzemiennie, tak. Opaj, tak. Dobra. Coraz bliżej. Hop. I jesteśmy. Dobra, zaliczone. Teraz będziemy mieć pętle wielokrotne. Birmański to jest. No dobra, tu się tak nazywa. No to lecimy. Tutaj bujnięciem przechodzimy. Nogę stabilizujemy. I do przodu. Na szczęście króciutkie, jak na HMM to, ale to jest od drzewa zależne, tak? Okej. Okay. Uj, fajne małe platformy. No to jest ekstremalny park, tak? Pyk w dół. Teraz będziemy mieć pętle szeregowe. Dobrze, o, to jest trudna przeszkoda.
Dobra, odplączmy sobie. I teraz ważna rzecz, nie po tej stronie. Jakbyśmy po tej, będziemy się zaplątywać. Tutaj musimy przeskoczyć na tą stronę. Tak jest. No to jest jedna z trudniejszych przeszkód. Czyli pozycja. Staramy się sylwetkę utrzymywać prostą. Nogi sobie wkładamy jedną w drugą i przechodzimy na następną pętelkę. Hop. Dobra, nie wiem, czy da się to ogarnąć. Nogi prościutko. Staramy się tak trzymać, bardziej je cofając do tyłu, nie wyciągając do przodu. Bo jeśli będziemy wyciągać tak, no to ręce nam się męczą. No to będzie coraz gorzej, a przeszkód mamy jeszcze sporo. A siły musimy mieć na wszystko. No chyba nie chcemy, żeby nas instruktorzy czy operatorzy parku wciągali. Hop. Tak jest. Dobra. Tak i już końcówka. Ostatnia przeszkoda. I jesteśmy na platformie. Dobra, teraz schodzimy w dół. Musimy się tak i skok Tarzana będziemy mieć. Teraz tutaj mamy możliwość skrótu zrobienia. Tak. Skok Tarzana lub dwulinowy most. Tu jest skrót. Jeśli ktoś się boi, to idziemy sobie dwulinówką albo skaczemy. To jest przesuwne? Nie. Czyli wpinamy się jak najdalej. Tak, jak najwyżej. Jest. Chwytamy się najlepiej przy węźle. Kucnąć sobie i jak tylko dolecimy do siatki, od razu się chwytamy. Dobra. No to lecimy. Wow! Juhu! Jest. Dobra. Teraz do góry i na platformę. Kierunek platformy. Na prawą stronę. Dobra. Jesteśmy. Teraz dopinamy się do kładki i jesteśmy. Teraz tak, mamy trudniejszą przeszkodę, bo tutaj mamy korale, wisienki lub młoteczki. To będą młoteczki. W tym przypadku one są ciężkie. Lub mamy okazję też coś ciężkiego, przeskok zrobić. Jeśli chcemy to ominąć, to robimy sobie przeskok. Łatwiejszy jest przeskok, pamiętajcie o tym. Ja oczywiście wezmę sobie młoteczki. Fajnie, że mamy pętelki. Musimy jednocześnie naskakiwać na młoteczek. Pyk. Nie wiem, widać. Mam nadzieję, że widać. Przeskakujemy. Hop. Hop. I hop. Dobra. Jest. Zaliczone. Niestety teraz drugie młoteczki trzeba zaliczyć, nie po tej stronie. Musimy je zaliczyć po tej stronie, bo byśmy się zaplątali. Dobrze. Hop. Dobra, jesteśmy na jednej. Hop. Na drugiej. Dobra. Zaliczone. No i tutaj będziemy mieć jeszcze skoki. Wychodzimy wyżej. Wpinamy się do liny. No i przeskakujemy. Hop, dla mnie to jest krok. Dla młodszych no to będzie troszkę więcej. To będzie przeskok. Dobra. Teraz troszkę do góry się wspinamy i lecimy na spokojnie. Tyrolka. To fajnie, to utrudnia, bo tu mamy drzewko przy naszej
podejście, no to będziemy mieć delikatny problem, ale damy radę. To jest park glinowy, więc trzeba się troszkę pomęczyć. Ok, no to jedziemy. No tu będzie koala. Teraz musimy się dociągać. Tyk, tyk. Tyłem się obracamy i dochodzimy do pętelki. Ok. Tak jest. Dobra. O, i teraz fajne. Lubię te schodki, naprawdę. Bardzo mi się podobają. Tak, tak. I wychodzimy. Sobie odplączę troszkę. Tak. Naprzemiennie. Pyk, pyk. Fajnie to wygląda. Tutaj gdzieś tarzan. To jest mniej więcej 15 metrów nad ziemią. Więc skok jest naprawdę w porządku i długi. Mało, rzadko, chyba wiem, że są dłuższe, ale na razie z mojego doświadczenia ten był najdłuższy, z którego ja przechodziłem. Dobra, teraz będziemy mieć strzemiona. One też są trudne, bo są równoległe. Najlepiej sobie nogę odsuwać jak najdalej, tak żebyśmy mieli możliwość włożenia drugiej nogi, tak, albo od tyłu wkładamy nogę, no ale to jest trudniejsze zadanie. Lepiej sobie, nie wiem czy to nagram, tak, i później łatwo jest przełożyć nam drugą nogę. O. Hop. Ok. Dobra. Jesteśmy. Hop. Dobra. Teraz lecimy wyżej. Wow. Te schodki rewelka. Dobra. No z przepinaniem tylko. Jest tak. Hop. Tak. Naprzemiennie. Hop. Dobra. Hop. Dobra, już zmęczone. Dwie trasy. Oczywiście w opisie macie linki do innych tras. Chcecie zobaczyć, jak wygląda trudna. Nie ma problemu. Jest w opisie. I teraz będziemy mieć tyrolkę. Tak jest. Chwilka odpoczynku. No i lecimy. Czyli koala znowu. Dobra. No to dociągamy się. Dobra. Dobra, jesteśmy. Hop. Dobra. Tak. Zaliczone. Przepinamy się. Tak, żeby już nie odpaść. Naprzemiennie. I składamy bloczek. I lecimy dalej. Teraz będziemy mieć złośliwe pętle. Tak. Pętle równoległe. Tu się inaczej to nazywa. Dobrze. No to skakujemy. I tutaj, no dla mnie z tych trudniejszych przeszkód, to jest taka, powiedzmy, lżejsza, bo można na niej odpocząć. Hop. Uj. Hop. Dobra. Hop. Hop. Do. Tak. Tak, jeszcze dwie pętelki. I zaliczone.
I teraz będziemy się znowu wspinać. Ale to już prawie koniec. Dobra, gdzie? Tutaj. I trochę wyżej. Dobra. Tak jest. Tak. Tak. No nieproste są te schodki. Tutaj właśnie z tym przepinaniem zawsze jest utrudnienie. Więc jakby utrzymujemy się na rękach w czasie przepinania, to męczy. Jeszcze muszę znaleźć na to sposób i będzie naprawdę spoko. Ale na razie rzadko się spotykałem, bo widzę, że HMM teraz niedawno, od 2 lat chyba coś takiego stosuję. Albo nie trafiałem do tej pory. Dobra. No to już będzie koniec. Ostatnia kładka. No to lecimy. Subskrybujcie, lajkujcie. Jeżdżę po całej Polsce i nagrywam parki, żebyście wiedzieli, co na nich można spotkać. Na razie, wielkie dzięki. Hej.